na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, ja byłem akurat w tej gondoli, kiedy skakałeś w drugiej serii. Co za wrażenia artystyczne swoją drogą, ale taki wybuch radości, no tego Zakopane i Wisła czasami nie słyszały. No zgadza się, rzeczywiście kibice tutaj sprawili się wyśmienicie. Cała Polonia, która się zorganizowała i przyjechała na te zawody, no zrobiła świetną atmosferę, to trzeba przyznać. I rzeczywiście ma to, mimo że tutaj oczywiście ludzi jest mniej, ale ma to porównanie do Zakopanego czy do Wisły. Dla mnie pytanie o kibiców to jest takie czasami koło ratunkowe, jak pomysłu nie ma. Mówię, Dawid, a ci kibice to pomagali? No pomagali, pewnie, że pomagali, ale dzisiaj zupełnie szczerze, to jest fenomen, bo przecieramy oczy ze zdumienia na drugim końcu świata. Wiemy, jak to wygląda tutaj w Stanach, ale jednak no to było 95% stadionu dzisiaj. Jak nie 99? No chyba, że obsługę liczysz, no to wtedy tak, to może być 95. Rzeczywiście, no to jest coś niesamowitego, bo ja też już słyszałem wcześniej przed tymi konkursami, że rzeczywiście Polonia się organizuje, że przyjadą na te zawody, że będzie dużo ludzi. Ale że aż tyle, no to nie wiedziałem, ale rzeczywiście mam nadzieję, że też oni są zadowoleni, że te emocje, które były na skoczni, że te trudy podróży, bo tutaj jak wiadomo wszędzie jest daleko, że im to zrekompensuje. Zresztą mamy za chwilę kolejny konkurs i jutro jeszcze jeden, więc na pewno tych emocji nie zabraknie, a i wierzę, że kibice też dopiszą. Dokładnie tak. Trzy skoki przed tobą, a te trzy skoki za tobą. Jakie one były? No bo zapoznawczy skądinąd jednak z Lake Placid. No tak. Dzisiaj pierwszy raz w życiu miałem okazję skoczyć w ogóle na tej skoczni. Było ciekawie w tym pierwszym skoku. Nie do końca dobrze może, ale ciekawie. Drugi skok ciutkę lepszy, jeszcze mu trochę brakowało, a ten trzeci, no myślę, że w miarę się z tą skocznią zapoznałem i też to, co mi pozwoliło odlecieć, wyłapałem, że to nie jest tak, że po prostu przez przypadek akurat się udało, tylko to też była praca ze skoku na skok i ona zaowocowała, więc to myślę, że jest taki największy plus dla mnie z tego przedpołudnia. Mamy jeszcze kolejne trzy skoki po południu, więc będziemy walczyć dalej. Jak się zapatrujesz na ten format duetów? No bo po raz pierwszy w Pucharze Świata. Też będzie ciekawie na pewno, to jestem pewien. Będzie mało czasu, będzie dużo, dużo gonienia. Ale tak naprawdę pod samym względem sportowym to nie będzie nic może nadzwyczajnego dla nas. Nie będzie to jakiś nadzwyczajny wysiłek, no bo nieraz na treningach też się tak kursuje jeden za drugim i normalnie się tak da skakać. Wiadomo, że na wszystko będzie czasu troszeczkę mniej. Ale damy sobie radę. Dzięki, powodzenia. Dzięki. Dobrodošli doma. Dobrodošli u planicy.